Dzień dobry Państwu. Witam w poradniku sąsiada, jak oglądać mecze po odpadnięciu Polski. Kto by się spodziewał, że Polska odpadnie poza mną? No, i stało się, odpadliśmy, a ja sobie sprawiłem taki super fotel do oglądania meczy. Człowiekowi to zawsze wiatr w oczy, ale mamy przed sobą jeszcze trochę emocji, dlatego dzisiaj pokażę Wam, jak człowiek sukcesu ogląda mecz, a nie jak jakiś tam biedak sąsiad Janusz. Zaczynamy od stoliczka. Na stoliczku chipsiki. Elegancki trunek w kieliszku. Troszkę słodyczy, duży telewizor i najważniejsze, fotel. Taki wygodny, że nie chce się z niego schodzić. Tutaj widzimy, jaki jest duży, można sobie w nim siedzieć i czuć się bezpiecznie. Mięciutki, poduszeczka pod plecki, poduszeczka pod szyjkę. Żyć nie umierać, Boże, kto to wymyślił? A jak się człowiek zmęczy, to i spać na nim może, o patrzcie. To jest życie, tak trzeba żyć i tak trzeba oglądać mecze. A jak nie należy oglądać meczy, no to już pan powinien pokazać ten grubas Janusz, bo on to tylko na kanapie z mortadelą leży. To by było na tyle, poradnik sąsiada od biedaka do milionera. Polecam i pozdrawiam, sąsiad Menda. Gol! A nie, spalony VAR. Aha, a jakbyście chcieli taki super wygodny fotel sobie kupić, to zapraszam na stronę domator24.com. Link macie w opisie. Super fotele! Polecam! Sąsiad Menda!